Siema, jestem Trzeci, ja w dzisiejszym odcinku zagram sobie z moimi widzami w Top Model emotek, emotkami. Zaraz wytłumaczę wam, o co chodzi, ale zanim jeszcze zacznę tutaj grać, to jeszcze jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję, najpierw razy dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach. Oraz zostawcie taką kropkę w górę pod filmem, jeśli chcecie więcej odcinków z moimi widzami. Jeśli tu łapy w górę wbijecie dużo, no to nagram kolejny film właśnie z moimi widzami, więc zostawiajcie łapki w górę. I teraz pewnie się pojawi pytanie, co zrobić, aby wystąpić w takim filmie właśnie z widzami. A więc zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby brosa, z których jeden jest top 50 Polska. Więc serio, warto zagrać do opisu, warto wejść do moich klubów. Oraz jedyne wymagania, jakie jest, żeby wystąpić w filmie z moimi widzami, to tylko i wyłącznie być w moim klubie. Więc jeśli jesteście w moim klubie, no to macie szansę w takim filmie z widzami wystąpić. Nieważne ile jesteście, nawet możecie być przez chwilę i możecie w takim filmie wystąpić. Więc to jest tak naprawdę jedyne wymaganie, więc zapraszam do mojego klubu proces, ponieważ myślę, że naprawdę warto wbijać, ponieważ można między innymi wystąpić na odcinku, można też ze mną pograć za pucharki, poza odcinkami i naprawdę jesteśmy też w jednym klubie top 50 Polska, więc serio warto zagrać do opisu i warto wbijać właśnie do moich klubów. A więc skoro już macie wyjaśnione, jak wystąpić w takim filmie i że jeśli będzie tutaj dużo łapek w górę, to nagram kolejny film z moimi widzami, no to teraz wyjaśnię wam, na czym polega ten odcinek. A więc tutaj lecimy sobie na gierkę dla znajomych na starciu solo i ja tutaj wybieram jakby osobę z najlepszą emotką. Wszystkie osoby wysyłają emotki, biorą sobie postać, które mają fajną emotkę i myślą, że właśnie sobie wybierają tą emotkę i myślą, że tą emotką mogą wygrać, no to taką emotkę wybierają, taką emotką idą do gry, no i później tą emotkę wystawiają i cały czas muszę ją wysyłać i ja będę wybierał, kto ma moim zdaniem, oczywiście moim zdaniem najładniejszą emotkę i ten, kto przetrwa ostatni z najładniejszą emotką, ten po prostu wygra. Jeśli jeszcze nie wiecie, o co dokładnie chodzi, to oglądacie film do końca, na pewno się w trakcie przekonacie, jak to będzie wyglądało. No i co, nie przedłużam tego filmu i lecimy od razu, w sumie to wstępu nie przedłużam i lecimy do pierwszej gry. Okej, gierka wystartowała, no i dobra, lecimy wszyscy na środek oczywiście i tutaj już mamy pierwszą emotkę, jak widzicie. No i generalnie tutaj wiadomo, że nie mogą oni zabijać i muszą cały czas pokazywać tą samą emotkę. Może ja sobie na kimś nabiję ulta najpierw, żeby tutaj było więcej miejsca, więc poczekajmy chwilę, nabiję sobie ulcika. Dobra, i teraz niech oni się najlepiej odsuną i teraz mogę jeszcze te skrzynki, to dobra, oni to rozwalą i dobra. Tutaj oni już wysyłają, widzę, że emotki i tutaj naprawdę mają bardzo fajne emotki, niech oni wysyłają. No naprawdę, znaczy nie naprawdę, tylko na pewno ta Piper odpada, ponieważ ona ma taką zwykłą emotkę, więc ona odpada. To na początek już... Na pewno to wiadomo, że ona odpada. Tutaj mi się ta Rose nie podoba, ponieważ to nawet moim zdaniem nie jest zbytnio nawiązanie do Rose i szczerze mówiąc ta emotka mi się za bardzo nie podoba. Tutaj też mamy resztę naprawdę całkiem fajnych emotek. Jeśli tutaj zobaczmy, jaką ma tutaj zając. Zając taką emotkę. Aha, taki płaczący Brock. Wydaje mi się, że tutaj Spike, ponieważ on miał taką emotkę do Spike'a, jakby taką całkiem zwykłą. Ona nie jest jakoś mega jakby urozmaicona, więc taka całkiem zwykła emotka i tutaj dalej. Na pewno ten Brock, nie podoba mi się za bardzo taki płaczący Brock, zwykły, po prostu płacze. Tutaj dobra, mamy już całkiem ciekawe emotki, już tutaj naprawdę zostały całkiem fajne te emotki. I tutaj wydaje mi się, że ta emotka jest fajna, natomiast tutaj wydaje mi się, że są lepsze, zwłaszcza, że to jest z karnetu i w sumie bardzo dużo osób może ją mieć. Natomiast tutaj tak naprawdę ten Lu też ma z karnetu, ale bardziej mi się podoba, więc już chociażby dlatego tamta odpadła. No i dobra, tutaj mamy Sandiego, który zostawia łapkę w górę, w sumie wy też zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i tutaj mamy... co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj takiego Mordica wkurzonego i tutaj chyba no ten Sandy, no za dużo tutaj na tej emotce się nie dzieje, tylko łapka w górę, więc ten Sandy odpada. No i tutaj została Bibi, został ten Lu. O, on wziął inną emotkę, więc już niestety odpada, ponieważ wziął inną emotkę. Przepraszam, ale no takie są zasady, że trzeba brać tą samą emotkę, więc niestety on odpada. A mógłby tutaj nawet wygrać. Myślę, że mógłby tutaj naprawdę wygrać. No i tutaj szczerze mówiąc chyba ten... A tutaj potroluje ich. A tutaj, no nie wiem, szczerze. Chyba, jeszcze niech oni to wyślą, niech oni to jeszcze wyślą. I... Kurczę, nie, szczerze mi się chyba ten Mortis mniej podoba i myślę, że ten Lu mógłby wygrać, ale no niestety wysłał inną emotkę. No i dzięki temu wygrywa, jak widzicie, tutaj Gem Nikodem, więc gratuluję bardzo serdecznie, wygrałeś z taką emotką do Bibi. No i co? Gratuluję wygranej.
Dobrze, druga gra wystartowała, oczywiście cały czas takie same zasady. No i dobra, lecimy, zobaczymy, kto tutaj teraz wygra, zobaczymy. Zobaczymy, jakie tutaj teraz emotki będą. No i dobra, tutaj widzę, że również mamy naprawdę całkiem ciekawe emotki. Dobra, tutaj nabiję sobie oczywiście ulta, tak jak w tamtej gierce, żeby było więcej miejsca. Ale tutaj sporo tych osób, więc nabiję sobie tego ulcika i dobra. Rozwalmy tutaj, żeby było dużo miejsca i dobra. Lecimy, w takim razie dobra, porozglądamy się po tych emotkach. Tutaj ta Tara, no nie, to na pewno już tutaj ona na samym starcie odpada, ponieważ za bardzo ciekawa ta emotka nie jest. Dobra, tutaj widzę, że inne emotki są naprawdę całkiem ciekawe. Dobra, co my tutaj mamy, mamy tak jakieś emotki. No wydaje mi się, że niestety ten Lu chyba odpada, ze względu takiego, że no tutaj widzę, że są emotki ciekawsze, są też z karnetu i ten Lu chyba też odpada niestety, ponieważ no są tutaj ładniejsze te emotki. Dalej co my tutaj mamy, naprawdę całkiem fajne emotki, tutaj nawet ten Sandy ma taką, za którą trzeba było wydać 50 gemów, więc tutaj całkiem prestiżowa emotka. Reszta emotek całkiem fajna, te wkurzone szczerze mówiąc nie podobają mi się za bardzo te wkurzone emotki, więc niestety ta emotka odpada. Tutaj mamy Karla, który nie jest animowany i nie jest jakiś taki mega wybitny, więc niestety to raczej ten Karl też odpada. No i zostały top 4 emotki. Zostały top 4 emotki, tutaj poczekamy, niech sobie oni tutaj powysyłają to. No ten bałwan za ładny nie jest, ale jest to jednak prestiżowa emotka. Dobra, tam mamy taką Bee i Piper, no dalej mamy tego Broka. Dobra, no i teraz zastanawiam się pomiędzy tymi trzema postaciami. I chyba z tych wszystkich emotek ta jest najmniej taka jakby, że najmniej w niej się dzieje, więc ona odpada. No i tutaj zostały takie trzy emotki. Ojoj, Dziobaczek już zmienił emotkę niestety, więc on odpada, ale myślę, że mógłby to nawet wygrać, szczerze mówiąc, tutaj nie wiem. Dwie osoby, które mogłyby wygrać, tak naprawdę zmieniły emotkę i przez to odpadły, więc szkoda, no ale no trudno, takie są zasady, że nie można zmieniać emotek. No i tutaj top 2. Top 2 i tutaj jest tak. Po prawej prestiżowy bałwan za 50 gemów i bardzo rzadka emotka, a po lewo Brok, który naprawdę całkiem fajny. I wiecie co? W sumie mógłbym zrobić tak, że ta emotka jest ładniejsza do Broka, natomiast ta emotka jest prestiżowa i mało osób ją ma i myślę, że jednak trzeba było więcej zrobić, żeby taką emotkę mieć, więc tutaj raczej wygrywa Wojownik Szymon z tym bałwanem, mimo że nie jest to jakoś ładna emotka, ale po prostu jest prestiżowa, więc prestiż tutaj przezwycięża i gratuluję. Lecimy do kolejnej gry. Okej, okay, ostatnia gierka w tym filmie wystartowała, no i zobaczymy kto tym razem wygra, ponieważ jest to ostatnia gierka, więc można by powiedzieć, że to jest taki finał, natomiast tutaj naprawdę każda gierka ma jakby taki sam poziom, jakby... Tylko jakby nie ma tutaj finałów ani nic, po prostu cały czas gramy sobie dla zabawy, cały czas tak samo. Dobra, nabiję sobie oczywiście standardowo ulta, żeby tutaj było więcej miejsca. W sumie, żeby było lepiej widać, bo tutaj krzaki trochę przeszkadzają. Dobra, rozwalę tą skrzynkę. No i dobra, zaczynamy tutaj się rozglądać pomiędzy tymi wszystkimi emotkami. No i dobra, co my tutaj mamy? Mamy takiego Morbisa, w sumie nie wiem co on robi. Tutaj Nita taką wysłała. Dobra, tutaj mamy skarpetę do Spike'a, również fajna emotka. Tutaj całkiem fajne emotki mają wszyscy. I tutaj nie wiem. Wydaje mi się, że... Ciężki wybór, ale tutaj... Chyba, słuchajcie... Nie no, ten... Chyba mi się wydaje, że odpadnie ten Lu. Te emotki z karnetu nie wyglądają jakoś bardzo ładnie, więc no niestety te emotki odpadają. Co my mamy tutaj dalej? Tutaj chyba w ogóle nie wszyscy. Wydaje mi się, że niektórzy się gdzieś pochowali, takie mam wrażenie. Kto tam ucieka w ogóle? Nie wiem, nie, niektórzy uciekają, no ale dobra, trudno. Trochę nieładnie, no ale dobra, no zobaczymy jak to wyjdzie. Co my tutaj mamy dalej? Dalej mamy takie motki płaczące. No i w sumie... Ciężko, to jest naprawdę ciężko. Wydaje mi się, że ten tik to jest spoko emotka, ale tutaj no jednak są lepsze emotki, więc niestety tutaj Dawid odpada. Ten dziobaczek, ja tutaj chcę zobaczyć jak wygląda ta emotka, bo tutaj muszę się jej dopatrzeć jak ona wygląda. Okej, taka emotka i tutaj no ona chyba odpada, za dużo na niej się nie dzieje, w sumie tylko jakby takie żółte coś się pojawia na twarzy i się Mortis po prostu uśmiecha. I tam chyba ktoś się w ogóle schował, tak, no dokładnie. Tutaj bardzo nieładnie, on tutaj troluje gierkę trochę w sumie, bo ucieka jeszcze. Emotka też moim zdaniem jest mega słaba i dobrze, nawet tutaj go pokonali, więc dobrze. Lecimy dalej, tutaj takie emotki zostały, takie emotki. No i tutaj...
Mamy dwie płaczące, mamy tutaj taką świąteczną, też lajka pokazującego, mamy Colta i tutaj chyba Tanita, wydaje mi się, że odpadnie, bo ona się tylko uśmiecha i tylko tyle. Ten Colt jest spoko, ta skarpetka też jest spoko i te dwie płaczące. Czemu on... O nie, pokonał się sam, o nie, a ten Colt mógłby wygrać, naprawdę mi się wydaje, że ta matka była najlepsza i w ogóle śmiesznie, bo trzy razy było coś takiego, że mogliby wygrać, a niestety... Sami się pokonali tak jakby i tutaj nie wiem, kto może wygrać. Kurczę, wydaje mi się, że tutaj wygrywa chyba ten Spike ze skarpetą. Znowu zimowa emotka wygrywa, więc tutaj gratuluję Wojownik, czym on wygrywa. No i lecimy na podsumowanie. Okej, więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Tutaj w ogóle trochę smutno, bo w każdej gierce było coś takiego, że osoba, która albo zmieniła emotkę, albo sama się pokonała, by wygrała, więc troszeczkę szkoda, że przez takie jakby złe zachowanie, trochę przez nieuwagę przegrali. No ale dobra, no taki odcinek tak wyszło, ale przynajmniej wiedzą, że by wygrały, gdyby nie to. Ale tutaj mieliśmy innych zwycięzców, więc gratuluję zwycięzcom oczywiście. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym odcinku i dziękuję również za wzięcie udziału. Dziękuję również wam, którzy oglądali ten film do końca. Napiszcie w komentarzu emotki, a ja przypominam wam serduszko. Naprawdę mega doceniam takie osoby, które dotrwały do samego końca. I przypominam, że jeśli chcecie więcej odcinków z moimi widzami, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie również mój kanał, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, aby się otrzymywali prawdę o moich filmach. No i przypominam, że jeśli chcecie wziąć udział w filmie z moimi widzami, to jedyne co trzeba, to być tylko w moim klubie w Brawl Stars. Więc zapraszam do moich klubów Brawl Stars. Ja nie przedłużam tego filmu. Napiszcie w komentarzu emotki, ja przypominam serduszko. Trzymajcie się, no i cześć!